Jaki powinien być idealny polityk? O, idealny polityk to jest trudne pytanie. To jest jedno, ale trudne pytanie. Powinien spełniać obietnice. Myślę, że to jest najważniejsze. Przede wszystkim szczery, który nie będzie okłamywał swoich mieszkańców, tak? No i który coś zrobi, na pewno coś zrobi dla tych mieszkańców. Jaki powinien być idealny polityk? Oj, proszę pani, bardzo trudno w tej chwili polityka. W tej dobie przede wszystkim brak ludzi uczciwych, brak ludzi, którzy mają zainteresowania społeczne i tym, co ich otacza wokół, a w tej chwili polityka się obraca wokół pieniądza. Przede wszystkim rzetelni, teraz prawdomówni, szczerzy i nie załatwiać swoich spraw na łamach. Chodzi mi głównie o to, polityk musi być osobą, nie wiem jak to ująć, ale taką prawdomówną. Chyba nie ma idealnego polityka na tym świecie. Czy taka... Ale właściwie ja miałem odpowiedź. Na pewno rzetelny i na pewno taki, który dba o interes ogółu, całej społeczności, a nie o prywatę tak zwaną. Taki według mnie powinien być chyba najlepszy. No taki powinien być, ale czy takiego idea się dostanie na tym świecie? To jest druga para kalosze, tak? No czyli rzeczywiście, że był zaangażowany. Chociaż niektórzy ludzie są zaangażowani, działają społecznie, więc może takiego, który najpierw działał społecznie, jest sprawdzony i wybrać go wtedy. Ale trudno takiego znaleźć. Ale trudno takiego znaleźć, tak. A mało tego ludzie, za mało się interesują. Czyli najważniejsze dbać o dobro ogółu. Za mało się interesują, a te kampanie wyborcze, no niestety, no są krótkie i tylko przed wyborami, a na swój wizerunek trzeba pracować latami, tak? Jaki powinien być idealny polityk? Idealny polityk? No chyba najbardziej tak, chyba uczciwy, nie? Powinien być. Tak mi się wydaje, ale to chyba trochę nierealne. Szczery. Przede wszystkim szczery. Powinien mówić sensem przede wszystkim. Jaki powinien być idealny polityk? Idealny polityk? Taki, który obiecuje i dotrzymuje słowa. No, na pewno nie zakłamany, co się zbyt często zdarza chyba teraz. No, się zgadzam z koleżanką. No obietnice, które złożył, powinien dotrzymać, tak? No, jak na razie to w sumie będziemy pierwszy raz w tym roku brać udział w wyborach. No i w sumie mamy małe zdanie jak na razie. Taki, który dba nie o swoje interesy, interesy swojej partii, tylko o społeczeństwo, którego wybrało. Jaki powinien być idealny polityk? Czy ja tam wiem, jaki idealny polityk? No powinien być sumienny, wyrozumiały. Dla ludzi, dla otoczenia. Po prostu zrozumieć jednego i drugiego. Uczciwy, prawdomówny i to, co zamierza, powinien realizować.